Czy po dzisiejszej akcji media będą krzyczały kolejne taśmy prawdy? Zapraszam na próbę podsłuchiwania hipopotamów w warszawskim zoo. No to już jak zapewne wiecie, nie będzie taśm prawdy. Przynajmniej nie z tej wizyty. Niemniej w filmie opowiemy sobie, co i jak nagrywaliśmy, jakie są dalsze plany, a na końcu mały konkurs z nagrodą. Na początek zachęcam do subskrypcji mojego kanału, jeżeli interesuje Was akustyka. Jak film się podoba, to zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie go dalej. 12 stycznia 2018 roku odbyła się pierwsza próba nagrania odgłosów, jakie wydają hipopotamy. Jest to projekt prowadzony w porozumieniu warszawskiego ZOO oraz Katedry Mechaniki i Wibroakustyki AGH w Krakowie. Po przybyciu na miejsce, jak zawsze i wszędzie, zostaliśmy zaproszeni na zaplecze. Szczerze, to nie byłem świadom tego, że to, co widzą zwiedzający, to mniejszość przestrzeni ZOO. Zaplecza dla zwierząt, pracowników czy infrastruktury technicznej są ogromne. Podczas wizyty był plan, aby zarejestrować dwa rodzaje dźwięków. Powietrzne, czyli te, które słyszymy normalnie, i te pod wodą. Wynika to z faktu, że hipopotamy generują dźwięki nad i pod wodą. Do rejestrowania dźwięków rozchodzących się w powietrzu wykorzystano dwa systemy. Miernik poziomu dźwięku polskiej marki Svantec typ Svan 971, ponieważ potrzebowaliśmy precyzyjnych pomiarów wykonanych również w pasmach częstotliwościowych miernikiem zatwierdzenia typu. Przy okazji, ten miernik jest maluścieńki i tani jak barszcz. Drugi system to mikrofon ambisoniczny z wielokanałowym rejestratorem, który daje możliwości dowolnego kreowania kierunkowości mikrofonu już po pomiarach. Jeżeli interesuje Was bardziej ten mikrofon, to dajcie znać o tym w komentarzach poniżej, przygotuję coś na jego temat. Te urządzenia były umieszczone nad wybiegiem. Nie ukrywam, że dr Paweł Małecki, który odpowiedzialny był za tę część, musiał się fajnie czuć, idąc wąskim przejściem nad wybiegiem hipopotamów. Jakby spadł, to pewnie by jeszcze przeżył, ale ciekawski Hugo mógłby go potraktować jako zagrożenie lub zabawkę. Za każdym razem raczej z tragicznym skutkiem. Ja byłem odpowiedzialny za kwestię dźwięków podwodną. Do tego celu wykorzystałem specjalny mikrofon podwodny, czyli hydrofon. Sam hydrofon niby nie jest najmłodszy, ale jest sprawny, czuły i w pełni profesjonalny. Do jego użycia należy zastosować specjalny wzmacniacz ładunku, z którego sygnał można rejestrować później już na czymkolwiek. U mnie rejestratorem był mój prywatny Tascam DR40, ponieważ okazało się, że może on rejestrować dźwięki już o częstotliwości kilku herców, a Zoom H4n jednak miał pasmo odcięcia trochę wyżej. Do tego próbkowanie 96 kHz pozwoliło rejestrować dźwięki o częstotliwości do 48 000 Hz. Dlaczego tyle? Nie jestem specjalistą w hydroakustyce, nie znam się też na hipopotamach, więc chciałem zarejestrować jak najwięcej i w kolejnych badaniach ewentualnie zawężać pasmo. Krótki przegląd literatury podpowiedział, że hipopotamy wydają dźwięki o częstotliwości około 10 do 60 Hz. Były to jednak tylko jedne badania, a w końcu miejsce na karcie SD nic nie kosztuje. Dodatkowym atutem była możliwość nagrywania na Tascamie w trybie dual, czyli na drugi kanał nagrywało się to samo, ale 12 dB ciszej. Dzięki temu miałem dodatkowy bufor w przypadku głośniejszych sygnałów. Żeby nie było nudno, to przez całe 2 godziny nagrań musiałem uważać, aby któryś z hipopotamów nie zainteresował się zbytnio hydrofonem, bo dla kilkutonowego zwierzęcia zmiażdżenie takiej pastylki to betka. Pomimo tych wszystkich zabiegów nie udało się zarejestrować żadnych odgłosów. Niestety Hugo z Pelagią zestresowali się nietypowym ruchem dookoła akwarium. Wydarzeniem zainteresowały się media, a same zwierzęta musiały czekać na wejście do akwarium dłużej niż zwykle, abyśmy mogli przygotować się ze sprzętem. Jak brzmi dźwięk z tego podwodnego mikrofonu? Tu macie kilka fragmentów. Pomimo pierwszego niepowodzenia są kolejne pomysły na dalsze badania i zachęcanie zwierząt do rozmowy. Obecnie nawiązywana jest oficjalna współpraca ZOO i AGH, więc pewnie będzie więcej badań. Podczas wizyty próbowaliśmy także nagrać odgłosy wydawane przez raje omańskie, czyli płaszczki, które podczas karmienia wydają dźwięki, które można usłyszeć nieuzbrojonym uchem. Niestety bardzo podekscytowane płaszczki tak chlapały, generując duże przesterowania, że nie udało się nagrać ich odgłosów. Tak, kolejna porażka. Pomimo wszystkiego, wyjazd uznaję za bardzo udany, ciekawy i inspirujący. Mam nadzieję, że Wy również. Na koniec mały konkurs. Do wygrania unikatowa płyta 4 pory roku w Puszczy Białowieskiej, czyli nagrania krajobrazu akustycznego właśnie z tej Puszczy Białowieskiej, zanim tam zostało jeszcze co nieco pozmieniane.
Zadanie konkursowe jest bardzo proste. Napiszcie w komentarzu poniżej, co byście chcieli usłyszeć. Może to być miejsce, może być to wydarzenie, może być to jakaś sytuacja. Najciekawszą odpowiedź nagrodzę właśnie taką płytą. Oczywiście nie będę obojętny na to, jeżeli któraś odpowiedzi będzie miała bardzo dużo polubień, także zachęcam do udostępnienia tego nagrania i zachęcania swoich znajomych do głosowania właśnie na tą odpowiedź, jeżeli chcecie otrzymać tą płytę. Ja serdecznie dziękuję za wizytę i do usłyszenia. Pozdrawiam, Marcin Zastawnik.